Siema, Grażyna Kibolska, Piknik TV. Zapraszam Was na kibolskie relacje z 32. kolejki Ekstraklasy. W dzisiejszym wydaniu zobaczycie m.in. mecz przyjaźni w Gdańsku. Śląsk ultrasuje. Małe derby Śląska. Zapraszam na piknik. Koroniarze nie pojawili się w Bydgoszczy, solidaryzując się w ten sposób z Zawiszakami. Na trybunach zasiedli sami osłuchowani. Jak podają oficjalne źródła, ten mecz na żywo obejrzało jakieś 4000 widzów. W piątkowy wieczór odbył się mecz przyjaźni pomiędzy Gdańską Lechią a Krakowską Wisłą. Goście zasiedli wspólnie z gospodarzami na ich sektorze, gdzie wywiesili też kilka flag. Oprócz płócień lechistów i wiślaków można było też zauważyć transparenty z pozdrowieniami do więzienia oraz trans z żądaniem kary dla milicjantów. W Gdańsku zasiadło łącznie trochę ponad 18 tysięcy widzów. Pasy na ten wyjazd udały się transportem kołowym. W klatce zameldowało się 55 kibiców Krakowi. Na płocie wywiesili dwie flagi. Gospodarze utworzyli prawie 400-osobowy młyn, który przez całe spotkanie dopingował swoich piłkarzy. Płot przyozdobili kilkoma flagami. W sektorze gości w Bełchatowie można było dojrzeć kilka osób z Bielska. Nie przywieźli ze sobą żadnych flag. Gospodarze na tym meczu utworzyli bardzo skromny młyn. Oprócz flag GKS-u wisiał też transparent odnośnie pamiętnych wydarzeń z Knurowa. Łącznie na trybunach w Bełchatowie zasiadło trochę ponad 2000 widzów. Gliwiczanie na to spotkanie otrzymali 557 wejściówek. Ostatecznie na sektorze gości pojawiły się zaledwie 164 osoby. Nie mieli ze sobą żadnych flag. Niebiescy dobrze oflagowali swoje płoty, a oprócz flag wisiały też trzy transparenty. Żądamy kary dla policyjnych morderców, nawiązujący do wydarzeń w Knurowie, świętej pamięci Klaus ku pamięci zmarłego fana ruchu Chorzów oraz kulka Trzymaj się. Małe derby Śląska oglądało na żywo ponad 6,5 tysiąca widzów. Sektor gości w Zabrzu cały czas jest zamknięty i portowcy oficjalnie nie mogli udać się na ten wyjazd. Jednak dzięki uprzejmości gospodarzy na ich sektorach zasiadła około 50-osobowa grupa kibiców ze Szczecina. Bus pogoni został trafiony na trasie przez jedną ze śląskich ekip. Efektem spotkania było stracenie przez szczecinian gadżetów klubowych. Torcida w swoim młynie wywiesiła wielki transparent. Żądamy kary dla policyjnych katów. Później sektor gospodarzy przyozdobiło kilka flag. Na jednej z budowanych trybun górnicy wywiesili też płótno świętej pamięci Dawid, do którego odpalono racę. Przy Roosevelta tego dnia zasiadł komplet 3000 widzów. Kibice z Białegostoku na daleką podróż do Poznania wybrali się transportem kołowym w około 150 głów. Przywieźli ze sobą dwie flagi.
Lechici szczelnie wypełnili kocioł, z którego przez całe spotkanie niósł się głośny doping. Na płotach znalazło się sporo flag oraz dwa transparenty. Komorowski, zawsze byłeś wsiokiem oraz w nadziei czekamy na koniec bóla. Na stadionie przy Bułgarskiej zasiadło jakieś 22,5 tysiąca widzów, co było najwyższą frekwencją w kolejce. Legioniści na mecz ze Śląskiem mieli do dyspozycji 2200 biletów. Niestety nie udało im się rozdysponować aż tylu wejściówek i ostatecznie na sektorze gości zameldowało się około 600 głów. Do Wrocławia podróżowali specjalem. Kibice Legii na płocie wywiesili kilka flag i prowadzili doping przez całe spotkanie. W trakcie spotkania odśpiewali na dwa głosy z gospodarzami zawsze i wszędzie. Gospodarze na to spotkanie przygotowali oprawę. Składał się na nią transparent Zjednoczone Królestwo Śląskie, do którego w towarzystwie flag na kijach odpalono pirotechnikę. Kibice Śląska na płotach wywiesili tylko flagi fanklubowe, co nawiązywało do zaprezentowanej choreografii. Na trybunach we Wrocławiu zasiadło niecałe 16 tysięcy widzów. Trzeba przyznać, że na trybunach w ten weekend nie działo się za wiele. Przypominam, że już jutro pojawią się relacje plus, w których będziecie mogli zobaczyć, co działo się na trybunach niższych lig. Tymczasem wbijajcie na Face'a i subskrybujcie nasz kanał. Na razie, kibole!